Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w GTA 4 na trybie single player. A to dzwoni do nas Dwayne Wade, to znaczy Dwayne, i coś chce. Zobaczymy, czego chce Dwayne. Nico, man, I was out today and I saw this bitch coming out of nail place. She looked just like my old girl Cherise, the one you said you killed with Javon outside the arcade. You sure that was her? Dwayne, it was her. She screwed you over while you were inside. She's dead now. Shit, man. I could have sworn it was her. Sorry, man. She's gone. Maybe things could have been different in another life. Word. No okej, okay. Dwayne jakieś zwidy dostał, ale no, trzeba pamiętać, to nasz ziomek Dwayne, dlatego go odstrzeli... O nie, zdradziłem, co miałem zrobić. O, fuck, dobra, ale ruszamy się, oczywiście, tak jak mówiłem, jest to nasza ulubiona seria na singlu, czyli GTA 4. Dzisiaj kontynuujemy sobie robieniem kolejnych misji i ogólnie moglibyście mi napisać, na co mógłbym wydać pieniądze, ponieważ mam 75 tysięcy w tym momencie jako Nico i w sumie nie mam zbytnio, nic nie kupuję, nie? Kupiłem tam broń i tyle w tym momencie, jeżeli chodzi o moje zakupy. Little Jacob dał mi łapkę w dół, pewnie dlatego, że znowu, wiecie, chciał się spotkać jakieś 4-2-0, spalić coś czy coś, także okej, lecimy do Francisa, jeżeli chodzi o dzisiejszą misję. A później następny w kolejce z Ray Bocino. Także okej, póki co to Francis. No oczywiście przypomnę tylko, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia. Piotrek Danewicz tutaj napisał, że dzisiaj to będą bardziej takie informacje niż tipy, ale o to one. No to w sumie jak zawsze, nie? To o to chodzi właśnie. Że bardziej to są informacje niż tipy. Ogólnie po odstrzeleniu typa, który miał zabić Romana, powinna pojawić się cutscenka, w której właśnie Roman dziękuje za uratowanie jego życia. Nie wiem, czy ją przypadkiem pominąłeś, czy coś. Nie pomijałem żadnej cutscenki, elo mordo. Z fartem, kurde. Nie pomijałem żadnej cutscenki, po prostu nie było. Czyli masz błędne założenia, błędne informacje i błędne wnioski, no. Piotr D, kurde. Powiem tak, misja Opakiego to będzie jeden ze stałych wątków GTA, który musiał się znaleźć i tu, co to jest, dowiesz się w swym czasie i powinno ci się to spodobać. No ja wiem, co to będzie, więc w sumie bez większego przypadkowego zdarzenia. Okej, okay, czekajcie, przypadkowe zdarzenie, here. No, jedziemy po nie. O, jest ten sam ziomek, którego już robiliśmy raz. Elo mordo, co tam u ciebie, gościu? Blaze, you're already a fan of Pathos, I knows that. Good to see you, man. Give it up. So how's the rap game? Cold, man. But that's all part of the struggle. Sure. I cut a new CD, Pathos, from suffering and back again. How cheerful. I ain't into that club shit. I got a message and bitches better listen. You better start listening to me, bitch. What you say? You all tough when your boyfriend's around, Mr. Pathetic. You're ignorant, fool. Uuuu! Ej, będą dymy! Dymy, here! Co?! Wytyfy! Zabij napastników! Dobra, ale to trzeba, tak wiecie, parę kulek im włożyć, nie mogą na strzała paść. Chodź, wsiadaj do mojego sentinela! Zawieź Pathosa do szpitala, pośpiesz się! Okej! No oni to tutaj umrą. Ale tamtych to musiałem tak rozstrzelać, nie? Można było jednym strzałem w głowę to załatwić. No ale nie. Okej. Definitely getting a note on my album sleeve, thanking you right after God and my mama. Get yourself stitched up. Jesteś na mojej liście, zaraz po Bogu i mamie. Nico, ty to jednak jesteś dobry gościu. Okej, to szybciutko zrobiliśmy kolejne przypadkowe zdarzenie. Przez przypadek, bo tak się powinno robić przypadkowe zdarzenia w końcu. Przez przypadek.
Lecimy z powrotem do Francisa, ja dalej czytam. Ogólnie to jest jeden plus tej nowej kryjówki w Algonquin. Owa kryjówka posiada laptopa, więc zamiast jechać do kafejki internetowej, to możesz skorzystać z laptopa w kryjówce. No okej, okay, luzik. Dalej, ogólnie to typu, którego pracujesz z IAA, więc naturalnie będzie on lubił FIB. Ale o tym, że on jest IAA, a nie z jakiegoś UL Paper, to my się chyba dowiadujemy dopiero w GTA 5, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o to. Te jamajskie typy 420, Jacob i Batman mieszkają w Shotler, nie w Hove Beach. No, to był śmieszek akurat, nie? Ale okej, okay, dobrze, że powiedziałeś. Co do gonienia Olega, sama trasa ucieczki była skryptowana, ale mogłeś go zabić od samego początku pościgu, to tyle na dziś, pozdrawiam. Co do tego gonienia Olega, to widzieliście, co ja głównie robiłem. Ja myślałem, że ja go spowolnię i go wtedy zabiję, wiecie, że przestrzelę mu opony czy coś. Ale właśnie chyba te opony czy coś to były oskryptowane, dlatego on mógł dalej uciekać, a ja mogłem go pewnie zabić najwyżej. No tego to ja nie wiem nigdy, na dobrą sprawę. Ale opony to przecież mu tak przestrzeliłem te opony, że gdyby to nie było skryptowane, to by po prostu mu dupły, a nie. Czekajcie, dwa SMS-y w ogóle dostałem. Zadzwoń czasem do mojej siostry, ucieszyłaby się. Oczywiście, jeśli nie masz nic przeciwko umawianiu się z pieprzoną zakonnicą. No, w sumie tą Kate trzeba też przebałamucić w końcu, nie? To znaczy zadzwonić. Niko, trzeba razem coś zrobić. Na czas jakiś raz masz na razie. No kurde, trzeba dzisiaj chyba kontakty poulepszać. Czyli tak, robimy Francisa, później jest Kate w kolejce i sure, Little Jacob, sure. W razie czego. Yeah, I've always been a good boy. You know me, ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, ma, I've gotta go. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know what's funny? But I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Now, this scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese, and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin! But it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know, if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up to Vark site and call me. Ej, no w sumie 5000 to jest bardzo mała kwota, jak za to, co przyszło mu zrobić tak naprawdę. Taka kwota, jaka kurczę dobra robota. Dobra, lecimy w takim razie do punktu, w którym będziemy musieli załatwić dealera narkotykowego, który jest jak sam diabeł, jak to powiedział kurczę Francis. Tak, że bez większych problemów powinniśmy to załatwić. Oczywiście, jak to mawia Francis, no bez dowodów, no bo rok by zajęło. No tak naprawdę to możemy cokolwiek załatwiać i w dowolnej, wiecie, narracji tak naprawdę. Że wiecie, załatwiamy jakiegoś barona narkotykowego czy kogoś, a tak naprawdę załatwiamy jakichś świadków, którzy nie pasują Francisowi. No różnie to może być. No ale okej, lecimy do niego.
Jeszcze z waszych protipów, Tomek MR napisał, fuck, musiałem uderzyć akuratnie, musiałem odwrócić wzrok w momencie akuratnie, jak policja przede mną stała i się zatrzymałem. Dobra, czekajcie, fuck, to jest już tutaj. No chciałem spokojnie jechać, dobra, mam nadzieję, że mi znikną gwiazdki, jak tu dojadę. Halo? Gwiazdki? Dobra. Będzie jakaś cutscenka, czy co? Czy ja będę już musiał iść? A. I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. The guys you see are gonna be working for that scumbag in one way or another. Okej, czyli wszyscy do odstrzału. All got the same layout. A staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. Jak twój przyjaciel Manny, a ten, który nie żyje. Zabij Clarence'a, ale wiecie, co jest najgorsze? A tak naprawdę, że policja mnie ściga tutaj jeszcze. Czekajcie, Clarence to jest ten? Czy ten? A nie, żaden z nich jednak. Okej, skoro robimy przysługę społeczeństwu, to robimy przysługę społeczeństwu. Ja pierdzielę, tu jest policja jeszcze. Dobra, bo ten gościu gdzieś ucieka. Powiem tak, no nie pykło. Nie pykło tak, jak chciałem na początku to zrobić. A, bo tu jest jeszcze jedno piętro. On gdzieś tutaj jest. Patrzcie, ile policji w ogóle się zjeżdża. Okej. Ten załatwiony jeszcze wyżej. A, tu jest. Elo. To nie on. No chodź tu. Dobra. Kolejny. Kolejny. Kurde, ktoś do mnie strzela tu jeszcze. Jeszcze wyżej, wytypy. Czekajcie, ja próbuję obczaić, gdzie jest ta kropka zaznaczona. Ona jest... A tam! Ja pierdzielę. Ej, bo już cały armor mi przez to zleciał. W ogóle robię tą misję tak, jakbym jej nie chciał robić, naprawdę. Nie chciałem tak tej misji zrobić. Okej. Yo, 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 man, you got me, chill. I surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you? This isn't my choice. The police want you dead. Yo, it's that rat cop McCreary, ain't it? You don't like a younger brother with ambition. Tell you what, I'll reform. Dobra. Elo. Kurde, nie zamierzam tutaj słuchać jakiś historyjek wyjętych z palca. Jak ja mam teraz zgubić policję? Widzicie, ile tu jest policji? Ja mam dwie gwiazdki, a policji tu jest jakbym miał 16 gwiazdek. Jak ja mam niby stąd zejść teraz w normalnych warunkach ludzkich? Ej, bez kitu. Ja jestem w dupie tutaj tak naprawdę. A jestem w żopie. Oni tu będą stać po drodze, no będę musiał do policji strzelać. Ja naprawdę nie chcę strzelać do policji, szczególnie jak robię dla nich misję, no. No w sumie może chcę, ale no... No bez przesady, może nikt nie chce. No patrzcie, o, wszyscy stoją tutaj, żeby mnie już gotowi, żeby mnie załatwić. Dobra, tam jest chyba klatka schodowa z drugiej strony. Mógłbym zrobić tak po prostu, okej. Pyk. I uciekać tędy. Nie, tutaj nie ma wyjścia. Ale prawdopodobnie mogę przeskoczyć
wejść do radiowozu i uciec tym dwóm gwiazdkom, tak mi się wydaje. W ogóle załatwiłem trochę ziomków z tego gangu jeszcze, całego. No to już była wyższa konieczność, no musiałem ich już załatwić, także nie moja to wina, jakby co. Dobra, wyłącz to, włącz sobie zwykłe światła i lecimy dalej. No okej, okay, uciekamy policji, proszę bardzo. Tomek Emer pisał, że na poprzednim filmie, w 20 minucie 8 sekundzie, był napis Winewood z tyłu, nawiązujący do dzielnicy i takiego samego napisu na wzgórzu w Los Santos GTA San Andreas. No i w GTA 5 na dobrą sprawę, no to tak, no. O to mniej więcej chodziło pewnie, że to miało powiązanie, no tak jak Hollywood, nie? Said he'd get out of town. I finished him anyway. Good move. You shouldn't trust a word that comes out of that scum's mouth. The streets are a little bit cleaner now he's gone. 1% is all we can hope for. Whatever you say, they don't look much cleaner from where I'm standing. No dokładnie. Także okej, jedną rzecz załatwiliśmy. Tak patrzę po czasie, no fajnie byłoby załatwić Kate jeszcze. W sensie, broń Boże ją załatwiać. W sensie z nią gdzieś tam się załatwić. Dobra, to źle brzmi. Wziąć ją na jakiś spacer. Książka telefoniczna. Kate, czy Kate od nas odbierze? Kate, it is Nico. We met with your brother, Packy. He gave me your number. Hi, Nico. What's up? I was wondering if you wanted to come out with me sometime. Maybe we do something together. Okay, that could be interesting. I don't normally socialize with Packy's gangster friends. But sure, pick me up in the next hour. See you then. Get out of the way, come on. Wpadnij po mnie za godzinę. Okej, okay, w miejscu pracy? W jej miejscu pracy przed godziną 21:30. Ej, ale ja muszę uzupełnić ten, najpierw swoje pancerze i później muszę po nią wpaść od razu, okej, dobra. To spokojnie, Kate, no, załatwię sobie tylko pancerz i już do siebie jadę. Nie ma problemu, no muszę przed taką akcją. Dobra, tutaj widzę jeszcze jakaś robota przez maila. Mówię, to był jakiś martwy typek? A nie, to był jakiś bay po prostu, okej, dobra. Bay, okej. No, hejcia, hejcia, enter, kupuję pancerz, tak naprawdę tylko i wyłącznie po to przyszedłem. Także jakiś samochodzik i... Czekajcie. Playboy do mnie dzwoni znowu, no... No nie mogę teraz wpaść, Playboy. Playboy. Yusuf Amir. Yusuf Amir, to pamiętajcie, Yusuf Amir, złote zdobienia w GTA 5 Yusuf Amira właśnie. Ale okej. Okay. Mogłeś się tego minkowa, Tomek Fierkowicz pisze, mogłeś tego minkowa od razu rozwalić, wystarczyło po szybach strzelać. Jeśli chcesz zawać taksówkę, to przytrzymaj E, a potem F, by do niej wejść. No właśnie próbowałem teraz w ten sposób, ale to nie działa. Jest to najlepsza misja w grze u Pakiego. Jeszcze będziesz miał parę pojedynków z ludźmi Dimitriego. A dzięki, dzięki. Czekajcie, ja teraz muszę po Kate pojechać. Damasz? Ja pierdzielę. Mogę wezwać taksówkę od tego. Mogę wezwać taksóweczkę od naszego kolegi, wybawiciela świata, kuzyna Romana. Roman, taksówka, please, 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 taksóweczka, ja nie chcę tam teraz jechać, nie zdążę. Dokładnie. Nie przemęczaj swoich nóg. Okej, nie przemęczam, czekam na twoją taksóweczkę w takim razie. Przed 21:30? Jak ja się nie wyrobię? To... Za szybko czas leci. Ej, czekajcie, bo ja się naprawdę nie wyrobię skate tam. W jej miejscu pracy. Enter, go! Go, lecimy. Ale nowy samochodzik, widziałem właśnie, kolego. Dobra, jeszcze samochód muszę szybko jakiś załatwić. Szybko, szybko, samochód. Czekajcie, ten będzie dobry na pierwszą randkę, nie? Mam nadzieję. Zarekwirowany zaraz przed tym, przed policją. Czekajcie, podjeżdżam tu i policja powinna...
Zgub policję, no, panie policjancie, no daruj mi pan, na randkę potrzebuję tego samochodu. Panie policjancie, panie dobrodzieju, no daj pan spokój. Naprawdę, tylko na randkę, później oddam samochód. Bez żadnych szkód, naprawdę, panie policjancie. No nie gońcie mnie, dobra. Nie gonią mnie, także możemy nawrót zrobić. I wracać szybko do Kate na randkę. Miejmy nadzieję, że ten timer mnie teraz nie wydupi i nie będzie ten. 21:37, zdążymy chyba do niej dotrzeć. Okej. O kurde, było blisko. Nie zarysowując jakoś samochodziku. Dobra, Kate, to ja, twój Romeo. To znaczy Niko. O, zdążyłem. Dobra, cześć Kate. Się potknęła o głupi zderzak. Okej, dobra. Chodź, patrz, jaki piękny samochód dla ciebie kupiłem. Hej ty, możemy ruszać. Miłego miejsca, które mogłoby się jej spodobać. No, chlańsko to jej się nie spodoba raczej, kiedy mieszka z Irlandczykami. Chociaż właśnie może dlatego powinno jej się spodobać. No, patrz, to wygląda ładnie, że jest bar czy coś, ale ja wiem, że to są takie gówno miejsca tak naprawdę. Te bary wszystkie. Czy mogę do klubu kabaretowego? Powiem tak, sprawdzona miejscówka, wy sobie pogadajcie, a ja jadę. This is nice, isn't it? What's nice? I don't know. Getting out, doing stuff, not working or fighting with my family, getting to know you. It's nice to get to know you too. It seems like I've gotten to know you more than anyone else in your family. You poor bastard, you have. I don't normally socialize with people that know my family. Try to keep those two sides of my life separate. I guess it's nice to be honest for a change. Rather than keeping my secrets about my family from you, you're probably keeping secrets about my family from me. No comment. You don't normally take the guys you date back to meet the family? Date? This isn't a date, Niko. We're just getting to know each other. We might be friends, but ooh. I couldn't date you. Someone like my brothers? I couldn't do that to myself. All right, then. This isn't the date. Powiem tak. Nie przyzwyczajajcie się do Kate. But it's nice. I'm enjoying myself. Me too. Ja wybór już podjąłem. Nawet jeżeli to będzie dobrze wyglądało, to nie przyzwyczajajcie się do niej. A taki. Tak jak to ma wiedzieć, ten wie. Także. Okej. Okay. No, zostańmy przyjaciółmi tylko. Dokładnie, Kate. Okej, lecimy z tym. Teraz. No nie wjeżdżaj w nas! No wjechała babeczka na zły pas, no elo. Czekajcie, jeszcze mam jedną poradę. Naturalny SK napisał: Niko jest Rosjanem. To są moje przypuszczenia, bo jak jechałem taksówką, to wspominał coś o Rosji. Dobra, koniec takich tipów. Dobra, idziemy do pierestrojki. O, tam muzyka włączona, dobra. Wynoś się stąd, nie, idziemy do pierestrojki. Ja chcę tu przyjść. Ja tu zarezerwowałem stolik dla dwojga. Gdzie jest nasz stolik? A my chyba nie możemy przez... no przez te dymy nie możemy do pierestrojki przyjść chyba. Ty frajerze, idź tam. Lamusie najgorszy. Chodź, Kate, szybko. Musimy spadać gdzieś indziej jednak. No kurde, myślałem, że już zapomnieli mi wszystkie grzechy. Dobra, idziemy się nabombić. Do tego baru takiego obskurnego tutaj. Chociaż nie, to też jest jego bar. No, ja nie mogę na tej dzielnicy nigdzie chyba za bardzo działać. Dobra, idziemy na kręgle w takim razie. Ja pierdzielę, no. Wszystkie możliwości zostały usunięte. Po prostu. No nie, do tego baru to ja nie... Kurde. Uderzyłem. Myślałem, że nie uderzę. Dobra, no wszystkie możliwości normalne zostały zabrane. Znaczy był niby bar udostępniony, ale ja do tego baru nie chcę z nią iść. Także przynajmniej na kręgle pojedziemy. Troszeczkę się wydłuży przez to odcinek, szczerze powiedziawszy, widzę. Ale to nie moja wina. No mieliśmy Kate załatwić, więc ją załatwiamy w tym momencie.
Także... Okej, okay, tylko wiesz, bo musimy zostawić w tym samym miejscu z Michelle parkowałem, powiem tak. To znaczy z Karen, a nie z Michelle. No dobra, nieważne. Wtedy to była Michelle jeszcze. No chodź, no przeskocz. No chodź tu, Kate, no, dasz radę, parkour taki na pierwszej randce. To znaczy na poznawaniu się each other normalnie. Dobra, ho na kręgle. Kate. Kate, ho na kręgle. Możemy iść na kręgle z Kate, czy ona chce się na brzdrynglo golić? Kurde. Czemu nie ma znacznika żadnego, czy coś? Jak to powinno wyglądać? No patrzcie, no przyjechaliśmy na te kręgle. Powinien być chyba jakiś znacznik, nie? Że przyszliśmy z nią na randkę. No. Ja nie wiem, co się z nią dzieje. Dobra, idziemy na chlanie. Widziałem? Ja tylko znacznik widziałem przy chlaniu z nią. Także, nie wiem. No Kate to chyba tylko na chlańsko. No, irlandzka krew, no. No nie wiem, o co chodzi. No ho, ho, wsiadaj. Kurde, ty widzę mało wymagająca, tak? Chlańsko i tyle. No to jak z kumplem, nie? Na piwko. Idziemy, jeszcze raz. No to sobie pojeździmy trochę po tych dzielnicach. Przynajmniej poznajesz moje stare dzielnice, gdzie się wychowywałem w USA w pierwszych dniach. Dobra, czekajcie, gdzie to było. To było z przodu i w prawo. Na kolejnym skręcie w prawo. Okej. Okay. Teraz tu. Idziemy się nabrzdryngolić w takim razie, patrzcie tu. Tu jest przynajmniej znacznik, no. Jeden znacznik. O! Pochodzę z wybitnej rodziny alkoholików. A specjalnie, właśnie ja o tym na początku pomyślałem i specjalnie nie chciałem jej zabierać do baru. Chciałem, żeby to było coś innego. Podobało mi się w tym barze. Zabiorę cię do mieszkania. Okej. Okay. Do samochodu nie dojdzie. Ej, no ty, babeczko. Odsuń się. Odsuń się, bo ty nie wejdziesz do samochodu. Załatwili aż tak? Kate to normalnie. Kate, ty w medelico. Tak się załatwiłaś? Czy ona już normalnie stoi? Czekajcie, bo mi już przechodzi, widzę. Niko już nabiera tutaj normalnego chodu. O, widzicie, już nie skacze. Policjant tutaj kogoś ściga. Dobra, to potrzebujemy chyba już damy radę uciekać samochodem, tak żeby nas policja nie uznała za nietrzeźwego, nie? Wydaje mi się, że to może być ten moment. No kradniemy z nią samochód, co tam? Chodź! Ty, ona też wybiła szybę? Ręką? Odwieź Kate do domu. O fuck, jednak widzą, że jesteśmy pijani chyba. Dobra, nieważne. Jedziemy Kate do domu, z policją, no z fartem, elo. Mordeczko. Ale to już Niko już nie powinien być tak pijany, no. Już przeczekałem ten największy moment jego pijaństwa. Ich pijaństwa, tak na dobrą sprawę, żeby nie było, że to tylko Niko się nabrzdryngolił. Dobra, patrzcie, jakie drifty są palone. Ja pierdzielę. No kawałek mamy do domu. No znowu zobaczyli pijanych na drodze. A to nie wiem, co oni mają, jakieś alkomaty w oczach? Że widzą, kto jedzie pijany, a kto nie? No to jest też trochę głupie, no bo... No, my wiemy, że nasza postać jest pijana, ale oni nie wiedzą. A my gorzej jeździmy często, tak na dobrą sprawę, jak nie jesteśmy pijani, nie? No, policja, no dobra, no morda tam, Kate, w kubeł. Elo. Ja pierdzielę, widzę, że mamy policję, naprawdę, uwierz mi. Zaufaj mi. Możemy dojechać do celu z policją na plecach? Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, tak.
I enjoy talking with you. I'm not asking you in. We're friends, nothing more. Cool. Good night, Kate. Dobranoc, Kate. No patrz się na tę mordę, no! Ja pierdzielę, dobra, fuck off, Kate. No, także, jak mówiłem, nie przyzwyczajajcie się do Kate. Okej, dobra ludzie, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Także, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, no i chyba na razie. Nikt do mnie teraz nie zadzwoni, tak mi się wydaje. Także jeszcze raz trzymajcie się, no i na razie, cześć!